Rota Dusik. Witam Państwa serdecznie w programie z cyklu Potęga płodności. A ze mną w dniu dzisiejszym Pan Profesor hmm, Zbigniew Lew Starowicz. Witam serdecznie Panie Profesorze. Witam. Panie Profesorze, przeciętny Polak, jak często się kocha? Jak często uprawia seks? No, to zależy od wieku również. Aha. Tego nie można usiedzić, no bo wiadomo, że Ludzie około dwudziestu 20, 20 kilku lat w stałym związku, który jest od niedawna, no to współżyją znacznie częściej niż na przykład 70-ratkowie. Ale mamy te statystyki, że jeśli chodzi o grupy wiekowe, Aha. no to mniej więcej to jest naj, najwięcej współżyją oczywiście w młodym wieku i średnim, a później to już choroby. A średni wiek to jaki? Średni wiek to jest do menopauzy, Aha. mniej więcej. U kobiety, a u mężczyzny? A u kobiet, a u mężczyzny to też tak gdzieś do mniej więcej 55, 60 roku życia. Mhm. No to tak jest to raz w tygodniu, dwa razy, no mniej więcej. Ale to jest, to jest tylko, ta statystyka trochę jest bez sensu, bo to jest uśrednienie całej populacji. Aha. Mamy takich... Jest taki pewien procent, po kilka procent populacji ma seks codziennie. Uh -huh. No ale mamy też 20 kobiet, które współżyją raz na miesiąc i rzadziej. Wow. No to, no to co? No to nie można uśrednić. To nie można uśrednić, bo to nie. jest zbyt duża rozbieżność. Bardzo duża rozbieżność. Hmm. <coughs> Dziękuję.